Teraz rewers, czyli nieoficjalny przegląd wydarzeń ostatnich dni. Początek roku skłania do myślenia o przyszłości, także tej dalszej. Na ile prawdziwe są informacje, że zapaść demograficzną mamy już za sobą? Czy możemy być spokojni o przyszłość naszego narodu? Pytamy o to demografa dr Irenę Kowalską. Absolutnie nie. Mamy podwyższenie liczby urodzeń, spowodowane tym, że w początku lat 80. mieliśmy boom urodzeń. 83 rok był rokiem szczytowym, 723 tysiące urodzeń. Dziś to pokolenie wychodzi za mąż, żeni się, czyli tworzy nowe rodziny. Jeśli nawet wziąć pod uwagę opóźnienie momentu decyzji o urodzeniu pierwszego dziecka, to tych dzieci rodzi się stosunkowo więcej. Ale jeśli minie już ten okres boomu małżeństw, to również postępować będzie spadek liczby urodzeń. Ponadto mamy starzejące się społeczeństwo, które jest między innymi efektem zmian demograficznych. I w tym starzejącym społeczeństwie już w tej chwili przeciętnie co siódma osoba jest w wieku 65 lat lub więcej. A tych osób będzie przybywać i będzie przybywać również osób w wieku 80 lat i więcej, czy tak zwanych sędziwych. A więc nie jest dobrze. Teraz powitanie nowego roku. Donald Tusk Sylwestra planował spędzić przy ognisku, na plaży, ale zrezygnował. U moich przyjaciół. Nie przy ognisku, bo nie wolno. Dobrze już się nauczyłem, ale u tych samych przyjaciół to zawsze, czyli w gronie kilkunastu osób. Składkowy, tak jak kiedyś to było, składkowy Sylwester. Jeśli czasy poprzedniego rządu to epoka Gomułki, to teraz mamy gierkę, atmosfera sukcesu. Ludzie się bawią, każdy coś przyniesie, impreza całkiem. Może nawet pili Coca-Colę, bo że nic mocniejszego, to prawie pewne. Chciałbym, żeby wszyscy w tym roku czuli się co najmniej tak dobrze, jak w czasie nocy sylwestrowej. Takie życzenia premier złożył w nowy rok. Jak widzieliśmy, był bardzo rozluźniony, uśmiechał się. W tym dniu bardzo rozminął się z nastrojami większości Polaków, którzy cierpieli na ból głowy. Nowy rok premier uczcił rozegraniem meczu ze starymi przyjaciółmi. Jak słyszymy, szef rządu mówi do witających cześć, a więc skraca dystans. Tym, którym od tego cześć mogła uderzyć woda sodowa, wyjaśniamy, szef rządu wita się tak niemal ze wszystkimi. To jeszcze nie znaczy, że was lub nas szczególnie lubi, ale że go lubią, zwłaszcza w Trójmieście, to pewnik. A jak pan myśli, inaczej będzie się grało z nim jako człowiekiem, kiedy był, nie był premierem, a teraz kiedy jest? Jest cały czas taki sam. Nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. I za to go szanujemy wszyscy. Piękne, dzięki. Imię, nazwisko pana. Dziękuję. Andrzej Marple z tej strony. Tego akurat wykpiwać nie będziemy. Jeżeli premier po objęciu urzędu naprawdę się nie zmienił, to chylimy czoła. Szczerze, bo władza jest szalenie niebezpieczną używką, zazwyczaj korumpuje nawet najtwardsze charaktery. Ale tego dnia premier zaliczył też dość poważną wpadkę. Życzenia, kondycja, nowości dla pospólstwa na nowy rok. No nie. Widzisz? Ale podpuszczałem. Panie Andrzeju. Chyba powinien zaprotestować, gdy dziennikarze mówią o Polakach per pospólstwo, a on milczał. Refleks nieco spóźniony, więc może to nie była tylko Coca-Cola. Dużo dziś o tym meczu, bo rzeczywiście sport sporo mówi o ludziach. My już wiemy, że Donald Tusk to naprawdę człowiek wyjątkowy. Proszę spojrzeć, tylko on porządnie się rozgrzewa. Inni rozglądają się, gadają, a u niego pełen profesjonalizm. No i proszę, jak daleko zaszedł. Teraz chwila dla posła PiS Tadeusza Cymańskiego. Różnice to wybitna postać polskiego gawędziarstwa politycznego, ale mamy dla niego złą wiadomość. W ramach zmiany wizerunku władze PiS zamierzają znacząco ograniczyć jego medialną aktywność. To jednak dopiero przyszłość. Dziś poseł może mówić do woli, a ma o czym, bo nie dość, że sam rzucił palenie, to jeszcze pisze ustawę antynikotynową. Pan jest aktywny w zwalczaniu palaczy, którzy przesadzają? Nie, pozdrawiam ich z tego miejsca. Mogę nawet im mrugnąć. Mamy tylko nadzieję, że poseł Cymański nie mruga na ulicy do wszystkich, których spotyka z papierosem. Reakcja niektórych przechodniów mogłaby być albo gwałtowna, albo nazbyt ciepła. Panie pośle, prosimy uważać, zwłaszcza w niektórych miejscach. No ale wracajmy do ustawy. Zdrowy rozsądek i bardzo mocne merytoryczne argumenty zdecydowanie, bez najmniejszych wątpliwości, przemawiają, żeby wprowadzić przepisy, które w tej chwili są już udziałem znakomitej większości demokratycznych państw, do których, jak wiemy, nam spieszno i chcemy się na nich wzorować.
Rozumiemy, że cel szczytny, ale prosimy o uczciwość intelektualną. Czy na pewno pan i pańska partia chcecie wzorować się na państwach zachodnich, także w kwestiach na przykład homoseksualistów, ochrony życia poczętego i pozycji kościoła? A nie można wzorować się trochę. Zresztą nie ma potrzeby podpierać się Unią, naród popiera. I wydaje mi się, że w sondażach, różnych sondażach, bardzo wysokie poparcie w ogóle społeczne, rzędu 80% i więcej. My jednak nie wierzymy. Sugeruje pan, że jakaś zwykła ustawa ma poparcie większe od Platformy Obywatelskiej? To za bzdura. Skąd pan wziął te badania, panie pośle? W nowym roku przypomniał też o sobie inny gawędziarz, kiedyś znaczący polityk Kazimierz Marcinkiewicz. Ogłosił, że zakłada szkołę praktycznej nauki polityki. Musi być spotkanie z jednej strony z profesorem, z tą gruntowną, dobrą wiedzą, a z drugiej strony z rzemiosłem, z tym prawdziwym mistrzostwem, z politykami z pierwszych stron gazet. To chyba nie z panem będą mieli zajęcia, panie premierze. Pan jest dziś tak na oko politykiem z piątej, może czwartej strony. I jak się okazuje, to też na siłę, przemocą. Były premier do medialnego uzależnienia nie przyznaje się. Sprawdźcie to, przestańcie do mnie dzwonić, przestańcie przyjeżdżać z kamerami. To nie będę obecny w mediach. Ja do dziennikarzy nie dzwonię. Jest to kierunek odwrotny. A my słyszeliśmy, że ostatnio były premier komentował nawet londyńskie wyprzedaże. Ludzie nawet życzliwi mu uznali, że to już przegięcie. Swoją drogą, co pan sądzi o księciu Williamie i jego narzeczonej Kate? Pobiorą się, czy jednak nie? Jak może wyglądać ten ślub? Ale żarty na bok, szkoła będzie wydawała prawdziwe dyplomy. A program zajęć naszemu reporterowi Kazimierz Marcinkiewicz za darmo udzielił pokazowej lekcji. To lekcja pozowania do zdjęć. Należy wyciągnąć jedną rękę, drugą można trzymać w kieszeni, głowa uniesiona wysoko. W ten sposób wysyłamy wyborcom sygnał, że wiemy, co chcemy osiągnąć, że wiemy, gdzie jest Zachód, zwłaszcza Londyn. Z tej szkoły można się śmiać, ale to może też być znak, że Marcinkiewicz, Rokita i Gowin budują tak zwane własne środowisko. Nie bez przyczyny to był news dnia. Dziennikarze nie umieszkali zapytać Jarosława Kaczyńskiego, czy poprowadziłby wykłady. Jakbym znalazł czas, to może przynajmniej kilka wykładów bym przeprowadził. Nie wiem tylko, czy byśmy jakby szli w tym samym kierunku, bo ja polityki, jak to nazywacie, chyba eventów tutaj, no specjalnie nie lubię. Natomiast mój kolega, premier, w tym celował rzeczywiście, także tu mogła być pewna różnica. No a co miał robić, skoro gdy był premierem, blokowano go w kolejnych dziedzinach? Mógł tylko jeździć po kraju i budować popularność, która i wówczas, i dziś jest jedyną bronią Kazimierza Marcinkiewicza. Inna sprawa, że były premier to dowód na prawdziwość hasła "Uważaj, jakie maski nosisz, bo lubią przyrastać do twarzy". Wracając do szkoły polityków, to oczywiście nie będzie pierwsza tego typu placówka w historii Polski. Już kiedyś była szkoła polityczna w Polsce. Przed 89 rokiem. To ja za młody byłem wtedy. No, WSNS był i tak zwana Marlena też była, ale ja w żadnym wypadku nie chcę czynić tego rodzaju porównań. Były premier uległ więc pokusie wykazania się przed młodym dziennikarzem swoją wiedzą, ale zaraz potem przyszła refleksja, że pewnie znów go zmanipulują. To ciąg dalszy tej samej wypowiedzi. Nie ma w tym nic złego. Proszę mnie nie namawiać do tego, żebym potępiał pana Marcinkiewicza z tego powodu, że chcę tworzyć szkołę polityczną i jeżeli zobaczę w telewizji, że ta Marlena i Wyższa Szkoła Nauk Społecznych jest pokazana jako moja reakcja, to to będzie po prostu oczywiste oszustwo i to chcę państwu tutaj od razu powiedzieć. Nie w ten sposób oceniam inicjatywę pana Marcinkiewicza i to się skończy procesem, jeżeli to w ten sposób będzie zrobione. Może na przyszłość, żeby ciągle nie powtarzać, niech sztab PiSu przygotuje taką tablicę z dużym napisem "Manipulacja skończy się procesem". O tu, proszę zobaczyć, między mównicami jest dość miejsca, albo tam, tuż pod tym dużym logo.